Rok temu ruszył ten kanał. Urodziny kanału uczciłem specjalem. Będzie to 10 najlepszych timelapsów pod względem ilości wyświetleń, stosunku łapek w górę, w dół i komentarzy. Zasada liczenia. Jedno wyświetlenie, łapka w górę to 1 punkt. Łapka w dół to minus 1 punkt. Komentarz, jaki by nie był, to plus 2 punkty, bo dać łapkę to sekunda na kliknięcie. Komentarz wymaga już więcej akcji. Zapraszam na kolejne timelapsy co poniedziałek o 14 i kolejny specjal za rok. Analizuję pierwsze 50 timelapsów. Dzięki tym, co są i jeszcze przyjdą, a tym, co odejdą. Niech wieża w Pizie im się zawali. Miejsce 10 zajął timelaps Górka Oporowska z wynikiem 66 punktów. Miejsce 9 przypadło timelapsowi z krzyżówki ulic Grabiszyńskiej, Tęczowej i Szpitalnej, który uzbierał punktów 67. Uzbierawszy 5 punktów więcej, na 8 miejsce wdrapał się jarmark bożonarodzeniowy na wrocławskim rynku. Widok z centrum handlowego Wrocławia, uzyskawszy 75 punktów, zajęło miejsce 7. Siedemdziesiąt sześć punktów to wynik timelapsa z Opolskiej Górki Śmierci przy pętli autobusowej na ulicy Pużaka, co dało mu miejsce 6. Osiemdziesiąt osiem punktów pozwoliło wjechać timelapsowi z trzeciego peronu wrocławskiego dworca głównego na miejsce 5. Najbardziej nielubiane. Miejsce 4. Tuż za podium. Tą miejscówką musi zadowolić się timelaps z przejazdu jeszcze polskim busem przez Bydgoszcz z dorobkiem punktów 95.
Ostatni stopień podium z ilością punktów 100 wydarł sobie timelapse z trasy tramwaju linii 2. ...25 punktów więcej i jeden stopień na pudle wyżej, też timelapse z tramwaju, ale z linii 4. And the winner is... Timelapse z trasy tramwaju linii 5 z trzykrotną ponad przewagą punktową. 380 punktów zdobył i dzięki nim wygrał pierwszy ranking na tym kanale Timelapse z trasy tramwaju linii 5.